Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Iza Rusiniak i witam Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu szkoleń dotyczących rynku sztuki. Dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o tym, jakim zjawiskiem społecznym, ekonomicznym jest aukcja. Aukcja to pewna szczególna forma sprzedaży, która ma swoje miejsce w teorii ekonomii i jest takim elementem, który łączy teorię ekonomii z teorią gier. Jak z tego łatwo wywnioskować, aukcja to jest gra. Oczywiście nie można brać udziału w grze, nie znając jej zasad. Dlatego chciałam Państwu krótko opowiedzieć o tym, jakie są zasady aukcji i z jakimi typami aukcji mamy do czynienia. Oczywiście aukcje występują między innymi na rynku sztuki, ale nie tylko na rynku sztuki, również w innych strefach ekonomicznych, również w innych, w przypadku sprzedaży innych dóbr, nie tylko jeżeli chodzi o dzieła sztuki. Generalnie to, w jaki sposób dzielimy aukcje i jakiego typu aukcje bywają, widzą Państwo teraz na ekranie. Aukcje dzielą się na jawne i niejawne. Są takie, które są rodzajem zamkniętego przetargu i są takie, które są publiczne. Z kolei aukcje publiczne można podzielić na takie, które mają następstwo ofert i takie, które tego następstwa ofert nie mają. I jeżeli mamy do czynienia z następstwem ofert, możemy powiedzieć, że mamy aukcje, które mają następstwo ofert do góry, czyli to, z czym najczęściej mamy do czynienia, tak zwane aukcje angielskie, oraz takie aukcje, które licytują się, które mają następstwo ofert w dół, czyli aukcja holenderska. Oczywiście na rynku sztuki najczęstszym typem aukcji jest tak zwana aukcja klasyczna, aukcja angielska. To jest aukcja, w której licytuje się publicznie i wygrywa ten oferent, który publicznie złoży najwyższą ofertę. I to jest taki model, z którym mamy do czynienia najczęściej. Aukcja tradycyjna w typie angielskim wygląda tak. Mogą Państwo zobaczyć fragment filmowy pokazujący aukcję. Rozpoczynamy licytację od 4 milionów złotych i czekam na 4 miliony złotych. Poproszę o 4 miliony złotych. 4 miliony. 4 miliony, dziękuję, mam, poproszę o 400, 4, czekam na 4 miliony 100, 4 miliony, czekam na 400, dziękuję, mam 400, Agata była pierwsza, poproszę o 4200, 400, czy mogę powiedzieć 4200, mam 4200, za późno, teraz poproszę o 4300, 4200 jest dla Państwa, czekam na 4 miliony 300 tysięcy, mam 4 miliony 300 tysięcy i 4400 jest, poproszę o 4500, 4400, czekam na 4,5 miliona, 4,5, dziękuję, mam, 4600, dziękuję bardzo, poproszę o 4700, 4600, czekam na 4 miliony 700 tysięcy, 4700, z powrotem Agata i 4800 poproszę, 4700, czekam na 4800, 4700, mam po raz pierwszy, czekam na 4800, 4700, 4800, dziękuję, jest, poproszę o 4900, 4800, czekam na 4 miliony 900 tysięcy, 4800, czekam na 4900, 4800, poproszę o 4900, dziękuję, mam 4900 i poproszę o 5 milionów. 4900, czekam na 5 milionów złotych. 4 miliony 900, czekam na 5 milionów złotych. 4900, poproszę o 5 milionów. 4900, mam po raz pierwszy, poproszę o 5 milionów złotych. 4900, mam po raz pierwszy. 4 miliony 900 tysięcy, mam po raz drugi. I 4 miliony 900 tysięcy, jeżeli dostanę 5 milionów, mam dla Państwa po raz pierwszy 4900, mam po raz drugi i 4 miliony 900 tysięcy, mam po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Dla Państwa numer 179, gratuluję, dziękuję bardzo. Tutaj chciałam, żeby się Państwo przez moment zastanowili nad tym, co Państwu pokazałam. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to to, kto wygrał aukcję. Z tego widoku wygląda, jakby wygrała aukcję
moja koleżanka Agata Szkup. Zresztą aukcjoner zwracał się do niej bezpośrednio Agato. Czy to znaczy, że Agata kupiła tę rzeźbę? Oczywiście nie. Agata licytowała w imieniu swojego klienta, podobnie jak pozostali pracownicy domu aukcyjnego, którzy byli połączeni telefonicznie z klientami. Natomiast faktem jest, że najwięcej transakcji to są transakcje, które są na zasadzie zleceń stałych czy zleceń telefonicznych. Podczas licytacji klientów reprezentują pracownicy domu aukcyjnego. Aktualnie jest również możliwość licytacji przez aplikację internetową, przez stronę www. Właściwie różne formy są możliwe licytacji zdalnej. Oczywiście drugie pytanie, które się nasuwa, ile klient zapłacił? Widzieli Państwo kwotę przybitą młotkiem. No i to jest taki element, który wywołuje czasem niezrozumienie i konsternację osób, które nie znają się na rynku sztuki, ponieważ mamy do czynienia z różnymi cenami i różnymi elementami tej ceny. Dlatego chciałabym, żebyśmy pokrótce omówili podstawowe pojęcia. Pierwsze pojęcie, najbardziej znane, to cena wywoławcza. Ona aktualnie w katalogach nie jest publikowana, w naszych katalogach. W niektórych katalogach jest publikowana, na przykład na naszych aukcjach młodej sztuki mamy do czynienia z ceną wywoławczą i ta cena jest równa za każdym razem 1000 zł. Ale i tak jakaś cena wywoławcza istnieje, to znaczy istnieje cena, od której aukcjoner zaczyna. Zazwyczaj to nie jest taka oferta, za którą można obiekt kupić. Zazwyczaj jest jednak ukryta cena gwarancyjna. Co to jest cena gwarancyjna? Cena gwarancyjna, czyli inaczej cena rezerwowa. Ta cena jest to cena, na jaką dom aukcyjny jest umówiony z właścicielem obiektu i to jest cena, poniżej której dom aukcyjny nie może bez konsultacji z właścicielem sprzedać obiektu. Następne pojęcie to cena wylicytowana. Ta cena to jest cena, którą ogłosił aukcjoner na koniec licytacji, ale oczywiście nie jest ona równoznaczna z ceną sprzedaży. Jest na koniec, powiedzmy, cena sprzedaży. To jest cena wylicytowana plus dodatkowe opłaty. Zazwyczaj dom aukcyjny dodaje opłatę organizacyjną. Ta opłata w tym momencie to jest 18%. Przeważnie na świecie ta opłata kształtuje się w okolicach 20 paru, nawet, czy nawet 30%. Poza opłatą aukcyjną mogą być również inne dodatkowe opłaty związane z podatkami, cłami, różnego typu elementami prawnymi. Innym ważnym pojęciem jest prowizja komisowa. Prowizja komisowa jest to procentowa opłata, którą zgodnie z umową komisową po sprzedaży pobiera dom aukcyjny od sprzedającego obiekt. Drugą częścią opłat jest opłata aukcyjna, która jest pobierana od kupującego. W tym momencie aukcje odbywają się nie tylko na sali na żywo, nie tylko za pośrednictwem zleceń stałych czy telefonicznych można nabyć obiekt, można również nabyć obiekt za pośrednictwem internetu. W tym momencie bardzo ważnym sposobem licytowania jest licytowanie live
przez internet, poprzez platformy, które są do tego przeznaczone. Poza tym domy aukcyjne coraz częściej tworzą oferty, które są licytowane wyłącznie przez internet. I forma aukcji internetowej bardzo się w ostatnich latach rozwinęła, bardzo stała się popularna do tego stopnia, że domy aukcyjne zamieszczają całe katalogi, które mają formę aukcji online only. Więc aukcja, która rozgrywa się wyłącznie w internecie i jest aukcją czasową, to znaczy rozgrywa się od pewnego momentu, nie rozgrywa się tak jak aukcja tradycyjna na sali tylko przez godzinę czy półtorej godziny i tylko w czasie, kiedy aukcjoner tą aukcję prowadzi, ale rozgrywa się przez tydzień albo przez dwa tygodnie, kiedy można składać kolejne, coraz wyższe oferty. Natomiast mechanizm tych aukcji online jest w zasadzie taki sam jak mechanizm aukcji tradycyjnych, to znaczy po prostu licytuje się do momentu, kiedy ktoś nie złoży najwyższej oferty, a czas się skończy. Ten czas w aukcji na żywo jest bardzo ograniczony. W Polsce tradycyjnie aukcjoner mówi tuż przed zakończeniem licytacji po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. I w momencie, kiedy nikt nie złoży ofert, kończy licytację przybiciem młotka, w momencie, kiedy padnie już najwyższa oferta. Co charakterystyczne, pod koniec licytacja zazwyczaj dosyć zwalnia, ponieważ aukcjoner czeka na to, aż ktoś da jeszcze jedną wyższą ofertę. Jeżeli oglądamy aukcje w wielkich domach aukcyjnych na świecie, to tego określenia po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci nie ma. Aukcjoner mówi fair warning, last chance, mówiąc w ten sposób licytującym, że to już ostatni moment, żeby zgłosić jakąś swoją ofertę. Ale oczywiście to obyczaje są różne, istota rzeczy jest ta sama. Jeżeli chodzi o licytacje online, to te systemy do licytacji online zazwyczaj tak działają, że po dodaniu oferty ostatniej, a w momencie, kiedy zbliża się koniec licytacji, licytacja przedłuża się o minutę albo o dwie minuty, dając w ten sposób szansę osobom, które licytują, do przebicia oferty. Jakby ten czas, który aukcjoner daje kontroferentom, ma swój odpowiednik również w internecie. Czy to aukcja na żywo, czy to aukcja internetowa, dostarcza ona za każdym razem ogromnych emocji. Aukcja ma oczywiście na celu sprzedaż dzieła sztuki czy innego dobra w sposób jak najbardziej efektywny i za cenę taką, jaką podyktuje rynek. Z punktu widzenia sprzedającego oczywiście jest to sprzedaż za najwyższą możliwą cenę, jaką w tym momencie jest w stanie podyktować rynek. Z punktu widzenia kupującego, no aukcja to jest rodzaj gry, przygody, współzawodnictwa. Chciałam Państwa bardzo serdecznie zachęcić do udziału w naszych aukcjach, ponieważ jest to też poza wszystkim swojego rodzaju zabawa i przyjemność. Zapraszam Państwa do udziału w naszych aukcjach, zarówno tych tradycyjnych, jak i tych online.